Witam was bardzo serdecznie, drodzy państwo. Ja jestem Konradowic, a to jest kolejny odcinek Simulatora Train Driver 2. W tym odcinku pojedziemy sobie w sumie jeszcze nie wiem skąd i dokąd. Teraz się o tym przekonamy. Ale najpierw musimy ruszyć. Już nie pamiętam. Leć się dawało sygnał. Powiem, muszę przypomnieć lekko sterowanie. My wyjeżdżamy w perony. Mamy na haku 8 wagonów. Idziemy sobie EPD08 zresztą, jak to zawsze w Train Driverze dwójce. Już się powinniście, drodzy państwo, do tego przyzwyczaić. Dzisiaj u mnie lekko burzowo, więc jeżeli by coś przerwało połączenie, albo by się coś złego zdarzyło, to bardzo przepraszam wszystkim z góry, no ale niestety na pogodę nie mamy wpływu. Widzę ładny rozkładzik mamy. Fajny rozkładzik mamy, więc pojedziemy sobie dzisiaj ze stacji Widawa do stacji Okoń Główny. Jeszcze trochę trzeba poczekać, ale może uda mi się też zostać w końcu tym dyżurnym ruchu. Czekaj, to 180 dni, więc sobie jeszcze poczekamy trochę. Jeszcze kawałek podjedziemy, bo nie widzę zbyt dobrze semafora. No niestety semafor musi być widoczny bardzo dobrze na maszynisty. Stoimy jeszcze tu gdzieś. Pozwólcie, drodzy państwo, tu się zmieniało. Właśnie, byłem ustawiony na towarowy, a nie na pospieszny. Ale tak dziwnie to wszystko hamowało. Okej. Więc jesteśmy gotowi do jazdy. 2,5 minuty mamy odjazd. Mam nadzieję, że burzy w tle nie słychać, ale nie powinno być tak, mimo wszystko ustawione w tym mikrofonie, bramki szumów i tak dalej. Zobaczymy, pozwólcie, że sobie wleję napoju w ramach postoju. Niby tego nie słychać, ale
widzę ruch stacji się zrobił. No cóż, a my czekamy. Czekaj, jest 21. Widewa przyjazd. Ciekawe. Ciekawe czemu, tak? A to sobie tylko tak mniej więcej muszę badać rozkład. Czy my nie mamy takich przykrych sytuacji? Ja widzę, że nie, to 3 minuty. A tu będziemy mieli 10 minut postoju handlowego. Tu mamy tylko 3 minuta, minuta. Nie, no my to mamy idealny rozkład. I widzę na semaforze też się świeci. Więc odjeżdżamy. Spokojnie. Do stacji planowo. Ale głośno jest ta lokomotywa. Już zapomniałem, że w tym TDD są bardzo głośne odpady. Idę. On na co jedzie? A, bo on jako ten towarowy. Elki na stacji i się zaczyna impreza. Dzisiaj tylko 8 wagonów, bo ostatnio jechaliśmy z 10. To była lekka przesada, jakoś ta lokomotywa nie chciała jechać. Rozpędzamy się.
ostatnia pozycja poczynkowania. Dobra, zaraz będzie 120 z tego co widzę, już się nam sceneria nowa ładuje. Cóż do hamowania. Ładowanie. Ten symulator jest tak procesor żerny, że to jest jakieś tragedia. Łączenie się ze scenerią. A coś jest nie tak z Hetmanicą? Tak wiem, przejechałem przez S1. Tak, zgadza się. No jest to spowodowane tym, że pisałem na czacie i nie mogłem w ogóle niczym ruszać. Uznajmy, że możemy wjechać sobie w perony.
niestety postój techniczny. Hetmanicach. Niestety tak mi się zdarza w Train Driverze. Dosyć często niestety. Albo tu dyżurnego nie ma, albo któryś opuści podczas aktywnych rozkładów. Może tam też i takich. Dobra, jest 15, co? Nie będziemy się zatrzymywać. Szczerze. A nie dać się rozbędę. O, już wolny można jechać. Niestety trochę lekkim opóźnieniem mnie to kosztowało, ale cóż, na to nic nie poradzę. Dobra, i hamujemy.
i wiosny z tej. Tak mnie to witają, nie? Jazdem na stój. Zastępczy. Zjeżdżamy na lewy tor. Na lewy chyba jeden. To 40 na moście. Drodzy Państwo, ale dalszą część trasy zobaczycie już w następnych odcinkach, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa!